Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak rozwiązać zadanie numer 4 z matury, która odbyła się w 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Pary. W pliku pary znajduje się 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera parę danych składających się z liczby całkowitej z przedziału 3 do 100 i słowa złożonego z małych liter alfabetu angielskiego o długości 1 do 50 znaków. Liczba i słowo są oddzielone znakiem spacji. Napisz program programy odpowiedzi do poniższych zadań. Uzyskane odpowiedzi zapisz w pliku wyniki 4.txt, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania. Uwaga! Plik przykład zawiera przykładowe dane spełniające warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z przykładu przykład są podane pod treściami zadań oraz w pliku oto przykład. W pierwszej kolejności otworzę sobie środowisko, w tym przypadku jest to dev i spróbuję sobie zaimportować te dane, no, czyli tutaj zacznę sobie od include EOStream. Następnie potrzebny mi jest fstream. Następnie potrzebuję using namespace std int main return 0. Będzie mi jeszcze potrzebna zmienna const int n równe 100, bo tyle mam wierszy. I przechodzę do deklarowania tablic, czyli int a od n. To będzie tablica na liczby, a string b od n to będzie tablica na słowa. No i przejdźmy sobie do otwarcia ifstream i mamy uchwyt wej. Nasz plik nazywa się pary, więc tutaj sobie wpisujemy pary txt. I mamy dopóki while nasz uchwyt jest różny od end of file, no to wtedy otwieraj mi to i co mi z tym rób? Wejście a od jakąś zmienną, b od jakiejś zmiennej, która się będzie zwiększała, a na samym początku będzie miała wartość równą 0. Tutaj zjadłem średnik, sprawdzamy. Tutaj też zjadłem średnik i tu zjadłem średnik, dopisujemy. Dobra, na razie się nic nie dzieje. Jakbyśmy chcieli sobie to zobaczyć teraz, jak to wygląda, co się z tym dzieje, to robimy sobie fora int i równe 0. To i mniejsze od n, i plus plus. I sobie wyświetlamy na zmianę, czyli cout a od i. I teraz może jakąś spację b od i i endline. Wyświetlmy sobie. No i mamy 68 i coś tam, 59 i coś tam. Sprawdźmy sobie, 68 jest, 59 jest. Zadanie 4.1. Mocna hipoteza Goldbacha mówi, że każda parzysta liczba całkowita większa od 4 jest sumą dwóch nieparzystych liczb pierwszych, np. 20 jest równa sumie 3 plus 17 lub sumie 7 plus 13. Każdą liczbę parzystą z pliku pary txt przedstaw w postaci sumy dwóch liczb pierwszych. Wypisz te liczby oraz dwa składniki sumy w kolejności niemalejącej. Jeżeli istnieje więcej rozwiązań, tak jak dla liczby 20, należy wypisać składniki sumy o największej różnicy. Wyniki podaj w oddzielnych wierszach w kolejności zgodnej z kolejnością danych w pliku pary txt. Liczby w każdym wierszu rozdziel znakiem spacji. Na przykład dla liczby 20 należy wypisać 20, spacja 3, spacja 17. I tu widzimy podpowiedź z pliku przykłady. W pierwszej kolejności wykomentuję sobie to, dopiszę sobie tutaj zadanie 4.1 i ponieważ jest mowa o liczbach pierwszych, więc ja sobie tutaj zrobię
Na razie coś takiego, czy pierwsza od na przykład 15. Zobaczymy, co mi wypisze. No ale muszę stworzyć sobie całą tą funkcję 3 pierwsza, więc ona będzie typu boolowska, będzie mi zwracała true albo false. 3 pierwsza od jakiegoś int a, to będzie ta, to będą te moje liczby. No i następnie mamy tak, jakiś czynnik ustalmy sobie na 2, bo to jest nasza pierwsza liczba pierwsza. Następnie nasza pętla będzie działała do momentu, aż czynnik razy czynnik jest mniejsze lub równe a, prawda? I teraz mamy, że jeśli nasze a procent czynnik da nam 0 w jakimkolwiek przypadku, czyli na przykład 15 przez 3, prawda? No to return false, czyli to nie jest liczba pierwsza. Ale jeśli akurat z tym czynnikiem nie pójdzie, no to będę sobie zwiększał ten czynnik. Jeżeli cała pętla mi przejdzie i nigdzie nie wyrzuci fałszu, no to znaczy, że mam true. No więc sprawdźmy sobie na samym początku, wywołujemy oczywiście średnik. Jak widzimy, 15 nie jest liczbą pierwszą. Sprawdźmy 17, jest liczba pierwsza, zatem wydaje się, że wszystko jest ok. Idźmy dalej. Teraz spróbuję napisać sobie kolejną funkcję, rozkład, czyli na przykład rozłożę sobie 20. Rozłożę sobie 20, a więc tutaj przed int mainem tworzę sobie funkcję rozkład. Ona będzie miała voida, bo będzie mi tylko coś wyświetlała. No i co ja sobie wezmę? Wezmę sobie to a i teraz tak, int c1, ustalmy sobie, że to c1 czynnik pierwszy wchodzący w skład tej a, prawda? To będzie pierwsza liczba pierwsza. Czyli, znaczy druga, no, trójka, dwójkę sobie wyrzućmy. Następnie nasze C2 to będzie nic innego jak A minus C1, prawda? Czyli w przypadku 20, no to to jest akurat sprawa załatwiona, bo mamy i 3 i 17, ale jak weźmiemy 60, to mamy 3 i 57, a 57 nie jest liczbą pierwszą. Więc teraz będziemy sobie robić tutaj pętlę, ponieważ pierwsza C1 jest liczbą pierwszą, no to do momentu, aż 3 pierwsza od naszej C2, czyli do momentu, aż nie jest to liczba pierwsza, ta C2, więc jeżeli wezmę sobie 60 i mam właśnie 3 i 57, no to co ja będę robił z tą 57? Będę ją odejmował. I jeżeli sobie odejmę, to moje C1 będzie równe A minus C2. No i na samym końcu, jak już mi znajdzie tą liczbę pierwszą, to wypiszę sobie to, czyli cout A, następnie spacja C1, czynnik pierwszy, spacja, czynnik drugi, i end line. Weźmy sobie to 20, zobaczmy, co się tu pojawi. OK, jest w porządku. Weźmy sobie teraz 60. Jest w porządku. No i jeszcze 28 jest w porządku. Widzimy tutaj, autor wspomina, że jest to każda liczba całkowita większa od 4 i parzysta. A zatem tu podczas budowania pętli to wykomentujemy. For int i równe 0 do i mniejsze od n i plus plus. Następnie weźmiemy sobie te warunki, tutaj wpiszemy, czyli jeśli nasza a od i, dana liczba, tulo 2 zwraca 0, czyli jest parzysta, oraz nasza wartość jest większa od 4, no to wtedy realizuj mi właśnie rozkład od danej liczby, która jest w komórkach a od i. No i zobaczmy sobie, co dostaniemy.
Mamy wynik, porównajmy z kluczem. Jak widzimy, wartości się zgadzają, a zatem rozwiązaliśmy zadanie 4.1.